ten rekwizyt, co mówi i może będzie to jakaś brutalna prawda, którą usłyszycie, którą Bóg do was powie, nie ja. I może to zmieni wasze życie, ponieważ Bóg jest w stanie zmienić wasze życie, jeżeli tylko je zawierzycie Jemu. Chciałbym się chwilę pomodlić. Panie, ja błogosławię wszystkie osoby, które tutaj są. Proszę Cię, żebyś to Ty do nich mówił, nie ja. Proszę Cię, Panie, żebyś dotykał serc. I proszę Cię, Panie, o to, żeby nawrócenie życia, odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do Ciebie miało tutaj miejsce, ponieważ taki mamy cel, spotykając się tutaj. I powiem Wam, cieszę się, że jestem w takim miejscu. Jest to wspaniałe miejsce, jest to kościół, chociaż nie ma tutaj ścian, ale tak jak mówi Pismo, Bóg nie mieszka w budynku ręką ludzką zbudowanym, ale gdzie dwóch lub trzech, tam On pośród nich. Tu zbieramy się, jest nas więcej niż dwóch czy trzech. I wierzę, że Bóg tutaj będzie działał. Przyjechałem tu po to, żeby powiedzieć Wam prostą sprawę. Bóg Was kocha. I zacytuję Wam krótki fragment, który pewnie wszyscy znają, ale może dla kogoś będzie to dzisiaj coś nowego. Albowiem tak Bóg, to jest z Ewangelii Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, powtarzam, każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby kogoś potępiał, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Amen. Tak, czyli tutaj może będę powoli na podstawie tego słowa mówił, co chcę przekazać. Tu jest napisane, że Bóg dał, aby każdy miał możliwość tego, żeby nie zginął. Czy życie na ulicy, czy życie w używkach, czy życie w grzechu prowadzi do życia wiecznego, prowadzi do pokoju, czy prowadzi do śmierci, którą ma symbolizować ta trumna? Wierzę, że nie. Wierzę, że każdy jest powołany do tego, aby przyjąć zbawienie, które daje nam Bóg, poprzez to, że zesłał swojego Syna. I nie posłał Bóg Syna swojego po to, aby nas potępiać, aby wytykać nam nasze grzechy, aby mówić nam to, co robimy złego, ale po to, żeby ten grzech zniszczyć. Aby ten grzech nie miał nigdy więcej na nas wpływu, jeżeli tylko opowiemy się po stronie Jezusa. Jeżeli tylko uwierzymy w to, że On umarł też za nas. Że On umarł za mnie i za każdego człowieka, który tu jest zebrany. To jest bardzo proste. To jest bardzo proste. Wiele osób próbuje to utrudniać, próbuje przez wieki były różne zawirowania wokół tego. Ale jest to prosta Ewangelia. Bóg tak ukochał świat, że dał swojego Syna, który umarł na krzyżu zamiast mnie i zamiast Ciebie. Ponieważ nikt nie był w stanie, nikt nie był bez grzechu. Jedynie Jezus Chrystus chodził po tej ziemi, żył tak jak człowiek i nigdy nie zgrzeszył. I On, jako baranek niewinny, bez grzechu, umarł po to, abyśmy my, grzesznicy, mogli żyć wiecznie. Aby ten grzech nie ściągnął nas do piekła, ale żebyśmy mogli żyć wiecznie. Chciałbym dalej przeczytać ten werset. Albowiem Bóg nie posłał swojego Syna, aby świat potępił, ale po to, żeby świat został przez Niego zbawiony. Taki jest cel Boga. Po to przyszedł Jezus i po to Jezus działał na ziemi, aby każdy człowiek dostąpił zbawienia. I tu nie ma wpływu na to, w jakiej sytuacji w tej chwili się znajdujesz. Nie ma znaczenia, czy jesteś w tej chwili pod wpływem alkoholu, narkotyków, czy jesteś trzeźwy jak łza, czy jesteś, powodzi ci się finansowo, czy jesteś na dnie. Nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Jaki maszkolwiek status społeczny, ekonomiczny, nie ma to żadnego znaczenia. Bóg cię kochał. I gdybyś był jedynym człowiekiem na tej ziemi, taki jak jesteś dzisiaj, taki jak tu stoisz, Jezus umarłby za ciebie. Ponieważ Bóg cię kocha. Bóg kocha każdego człowieka, i każdego człowieka z osobna. Ta ofiara jest dla każdego człowieka. Pytanie tylko, czy to przyjmujesz. I ja zadaję pytanie, czy jesteś gotowy? Tu mamy taki rekwizyt i jest pytanie, czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy na to, aby przyjąć Jezusa do swojego serca? Czy jesteś gotowy na to, żeby powierzyć Mu swoje życie, żeby On mógł je prowadzić od dzisiaj, a nie Ty? Może Twoje życie wygląda pięknie, może wydaje ci się, że bez Boga sobie radzisz, a może twoje życie jest, no mówiąc kolokwialnie, bagnem, tak? Może nic się nie układa, może
Miałeś skopane dzieciństwo i to rzutuje na całym twoim życiu. Może relacje w rodzinie, może była przemoc, może był alkohol. I dzisiaj twoje życie może nie wygląda tak, jakbyś chciał. Może całe życie marzyłeś, żeby to życie wyglądało inaczej, ale tak to się poukładało. Powiem wam, że narodziny człowieka są czymś niesprawiedliwym. Ponieważ ja się urodziłem w, można powiedzieć, dobrej rodzinie, miałem matkę, ojca, nie pili, dbali o mnie, miałem co jeść, miałem ciepło w domu, miałem ubrania, kochali mnie, okazywali mi swoją miłość. Natomiast wielu z was nie wychowało się w takiej rodzinie. Czy to jest wasza wina, że takie mieliście dzieciństwo? Ale chcę wam powiedzieć, że jest nowe narodzenie, które ma Bóg, a Bóg jest sprawiedliwy. I to narodzenie jest dla każdego równe. Niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś w tej chwili, jak się czujesz, czy jesteś trzeźwy, czy jesteś pijany. Nie ma to znaczenia. Bóg ma nowe życie dla każdego. I ja zadaję pytanie dzisiaj, czy jesteś gotowy na odwrócenie się od grzechu? Biblia mówi, dzisiaj jest dzień nawrócenia i ja dzisiaj, teraz zadaję to pytanie. Kolego, również tobie zadaję to pytanie. Tak, czy jesteś gotowy, aby oddać swoje życie Jezusowi? Chciałbym z tobą później porozmawiać. Osobiście. Zachęcam cię, zostań. Za chwilę skończę i będziemy mogli pogadać. Dzięki. I zadaję to pytanie każdemu z was. Czy jesteś gotowy na to, aby dzisiaj nawrócić się? Nawrócenie się to znaczy odwrócenie od grzechu. Odwrócenie od tego, co robiłem. Odwrócenie od tego, co spycha mnie w dół. Od alkoholu, od narkotyków, od życia na ulicy. Dzisiaj jest dzień, w którym możesz się odwrócić realnie od tego życia, które może jest dobre, może nie jesteś złym człowiekiem, ale chcę wam powiedzieć, że każdy człowiek zgrzeszył. Czy to jest maleńki grzeszek, czy to jest duży grzech, nie ma to dla Boga znaczenia. Każdy zgrzeszył i brak mu chwały Bożej. Tak mówi Pismo Święte. Ja zaraz porozmawiamy sobie później, dobrze? Ja chciałbym jeszcze parę rzeczy powiedzieć przez mikrofon, a później chciałbym z każdą osobą, która będzie chciała porozmawiać. Mam trumnę i chciałbym też, jeżeli ktoś będzie chciał się w tej trumnie położyć i przemyśleć to, ponieważ też zadajemy pytanie, czy jesteś gotowy na ostatnie pożegnanie. Ponieważ niewielu z nas, ja do pewnego momentu też nie zdawałem sobie z tego sprawy, że śmierć może spotkać nas w każdej chwili. Ja regularnie głoszę Ewangelię w Sopocie i to jest takie miejsce, podobne jak tutaj, jest Deptak. I tam wieczorami zbiera się bardzo wiele osób. Około, to było chyba 2 lata temu, wjechał jakiś szaleniec i porozjeżdżał kilkanaście osób. Z tego co wiem, na szczęście nikt nie zginął, ale wielu było rannych i mogło się to naprawdę źle skończyć. I powiem wam, że tak naprawdę nie wiemy, w którym momencie może przyjść do nas śmierć. Jest to rzecz realna. Każdy człowiek umrze kiedyś. I ja zadaję pytanie, czy jesteś gotowy na ostatnie pożegnanie? Czy gdyby dzisiaj nastąpił dzień twojej śmierci, czy wiesz, dokąd idziesz? Pismo Święte mówi jasno, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest twoim Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził go z martwych, czyli tłumacząc to po prostu, że jeżeli wierzysz, że Jezus wziął na krzyż twoje grzechy i umarł zamiast ciebie, jeżeli ty w to wierzysz i wyznasz to, to tak będzie. I dzisiaj będziesz osobą, która idzie prosto do nieba. Ponieważ tak mówi Pismo Święte. Ten będzie zbawiony, kto ustami wyzna i w sercu uwierzy, że Jezus umarł za jego grzechy. Dlatego zadaję wam to pytanie i zachęcam was do tego, żebyśmy się na końcu pomodlili i osoby, które nigdy nie wyznawały Jezusa swoim Panem, które nigdy nie miały okazji do nawrócenia, aby to dzisiaj uczyniły. Ponieważ tak jak mówię, dzisiaj jest dzień zbawienia. Każdy dzień jest dobry, aby oddać życie Jezusowi, ponieważ nigdy nie wiesz, czy następny dzień nadejdzie. Czy obudzisz się, czy jutro będzie. Nigdy tego nie wiesz. Tym bardziej dzisiaj, w czasach, kiedy mamy co chwilę jakieś zamachy, co chwilę jakiś samolot spada, dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. I dzisiaj jest dzień zbawienia. Czy jesteś gotowy na ostatnie pożegnanie? Powiem wam, gdybym ja dzisiaj umarł, wiem, że idę do nieba. Ponieważ opowiedziałem się za Jezusem, uwierzyłem w to, wyznałem, że jestem grzesznikiem i gdyby nie wiara w Boga, gdyby nie wiara w to, że Jezus umarł za moje grzechy, poszedłbym prosto do piekła. Ale przez to, że wyznałem Jezusa i wierzę w to, że On mnie zbawił, mam życie wieczne. Także zachęcam was, osoby, które chcecie dzisiaj się pomodlić, zaraz to uczynimy. Chciałbym jeszcze dokończyć
czytania tego wersetu. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. To, o czym mówię. Jeżeli uwierzysz w Jezusa, nie będziesz potępiony. Jeżeli nie uwierzysz w Jezusa, będziesz potępiony i za każdy twój grzech zdasz sprawę na sądzie. I niestety Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. I tak jak powiedział, masz możliwość prostego odwrócenia się od grzechu, prostego zbawienia, ale możesz to odrzucić. Możesz to odrzucić i możesz wybrać inną drogę. Ale na sądzie ostatecznym nie powiesz, że nie słyszałeś, że nie dowiedziałeś się tego, że Bóg tak cię ukochał, że spełnił ofiarę swojego Syna, poświęcił swojego Syna jedynego, abyś ty mógł żyć wiecznie w niebie. I powtórzę to pytanie, czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy dzisiaj na to, aby zmienić swoje życie? Chcę wam powiedzieć historię, nie mam wiele takich historii, nie mamy jakiejś akcji, która jest nie wiadomo jak rozpropagowana. Natomiast powiem wam, że 1,5 roku temu, to było około lutego, styczeń, luty, przyszedł od godziny 24 w nocy, przyszedł człowiek na takie spotkanie jak tutaj i powiedział, pomóżcie mi. I powiem wam, ten człowiek był gotowy. Ten człowiek 5 lat był na ulicy, pił denaturat w dużych ilościach i on był gotowy. On przyszedł, powiedział, pomóżcie mi. On był gotowy na to, aby wyznać Jezusa swoim Panem. Zrobił to w prostej modlitwie, wyznał Jezusa swoim Panem. Potem w takim miejscu jak tutaj, na samym środku, wylał 1,5-litrową butelkę denaturatu z jakąś tam mieszanką, nie znam się na tych drinkach. Człowiek trafił prosto z tamtego miejsca o godzinie 12 w nocy, trafił do ośrodka dla bezdomnych. I dzisiaj mija prawie 1,5 roku, albo i więcej, kiedy ten człowiek nie pije ani łyka. Człowiek, który 5 lat był na ulicy i pił denaturat. Wielu z was jest w lepszej sytuacji. Ten człowiek ma w tej chwili pracę. Ten człowiek odzyskał relację z córką, która ostatni raz go widziała, jak miała 2 latka, a dzisiaj ma 5 lat. Dzisiaj ma 7 lat, przepraszam. Wyobrażacie sobie, ile to dziecko nie widziało swojego ojca? I tylko dzięki temu, że on był gotowy, że on miał dosyć tego życia na ulicy, tego zimna, tych chorób, tego alkoholu, tych ciągłych problemów, on przyszedł i powiedział, jestem gotowy. I chcę, żebyście mi pomogli. I powiem wam, my jemu nie pomogliśmy. My tylko przekazaliśmy mu to, że Bóg go kocha i ma dla niego nowe życie. To Bóg działa i pozwól mu, aby on działał w twoim życiu. Jeżeli wyznasz go swoim Panem i powierzysz mu swoje życie, on to życie poprowadzi. On to życie poprowadzi inaczej niż ty. Może ty poprowadziłeś to życie w zły sposób. Może ono zmierza w stronę trumny. Może twój styl życia zmierza w stronę trumny. Może jeżeli pijesz codziennie, to niestety ta śmierć spotka cię niedługo, jeżeli się nie opamiętasz. Dlatego napominam cię, dzisiaj jest dzień, gdzie zadaję pytanie, czy jesteś gotowy na to, aby oddać swoje życie Jezusowi? Aby zmienić swoje życie, aby dać mu stery swojego życia i poprowadzić je z Bogiem. Żeby Jezus prowadził cię w życiu, a nie ty. Żeby dał ci nowe narodzenie, które jest sprawiedliwe. Które jest drugim narodzeniem, nie tym niesprawiedliwym, który miałeś w domu, ale sprawiedliwym, które jest dla każdego człowieka równe. Nowe życie, które daje Bóg. Czyste. I chciałbym, teraz widzę, że jesteś chętny do modlitwy. Tak? Okej. Chciałbym zaprosić wszystkich, którzy chcieliby się pomodlić teraz. A modlitwę mam na myśli po prostu powiedzenie Bogu, że chcę, aby prowadził mnie w życiu. Ja chcę się z wami pomodlić. Osoby, które dzisiaj podejmują tą decyzję i mówią, że jestem gotowy. Jeżeli jesteś gotowy na to, żeby twoje życie się dzisiaj zmieniło, żeby Bóg zamieszkał w swoim sercu i prowadził twoje życie, oddajesz mu swoje stery, to jest dzisiaj czas na to. I chciałbym się z wami pomodlić. To jest bardzo proste. Chcę wam powiedzieć, że to nie jest jakaś modlitwa, jakieś zaklęcie. To jest prosta sprawa, w której ty mówisz Bogu to, co czujesz. I chciałbym, żebyście powtarzali za mną. Czy jeszcze jest ktoś, kto chciałby się pomodlić? Widzę te ręce. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Chciałbym, żebyście tu zostali. Chciałbym, żebyście powtórzyli, żebyście za mną powtórzyli tą modlitwę. Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem,
ale wiem też, że Twój Syn Jezus Chrystus umarł za moje wszystkie grzechy. I wyznając Jezusa swoim Panem, moje wszystkie grzechy zostały zmazane. A Ty jesteś Panem mojego życia. Proszę Cię, prowadź mnie. Daj mi mądrość. Daj mi siłę. Zabierz ode mnie wszystko, co spychałoby mnie w stronę złego. Jezus jest moim Panem. Amen. Okay. Chciałbym się teraz za Was pomodlić osobiście, porozmawiać z Wami. Także zostańcie, proszę, nie odchodźcie. Myślę, że teraz jakaś może pieśń poleci i chciałbym mieć z Wami osobistą relację w tej chwili. Dziękuję bardzo. Cały mój świat
nadziei śmiech i siła ma. Cała ma rozkosz w Tobie jest, cały mój świat. I nie liczy się już nic, tylko Jezus. Jego krzyż dał błogości. Chcę dla Niego tylko żyć. Nie liczy się. I nie liczy się już nic, tylko Jezus. Jego krzyż dał błogości. Niczego dziś mi nie prawdę, duszę moją podczepiasz. Twa obietnica jest pewna, bezpieczną mnie drogą prowadzisz. Pocieszasz, gdy smutek na twarzy. Chodźmy przed ciemną doliną. Chodźmy przed ciemną doliną. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Chodźmy przed ciemną doliną.
zła się nie ulęknę, bo Ty ze mną jest. Chodźmy przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Chodźmy przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty ze mną jest. Oliwą mą głowę namaszczasz, kielich bez końca napełniasz. Ta dobroć i łaska na wieki już przy mnie są. Chodźmy przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Chodźmy przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Chodźmy przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty ze mną jest. Chodźmy przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Chodźbym przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty ze mną jest. Bo Ty ze mną jest. Bo Ty ze mną jest. Ty ze mną jest. Chodźmy przed ciemną doliną. Chodźmy przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Chodźmy przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty ze mną jest. Chodźmy ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Chodźmy przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty ze mną jest. Bo Ty ze mną jest. Bo Ty ze mną jest. Dopiero w niedzielę wieczorem. O, w niedzielę wieczorem. W sobotę wieczorem. Aleluja. Słuchajcie, pomodlimy się do posiłku. Tak, w sobotę nie, w sobotę bym wolnym. Z rodziną i z Panem Bogiem. Jeden dzień w tygodniu wolny. Dobry Panie, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy dzisiaj się tutaj spotkać, Panie. Proszę Ci, żeby Twoja moc, siła z nieba oddziaływała na wszystkich tych, którzy modlili się, Panie. Żeby był to niezapomniany dzień w życiu, Panie. Żeby pamiętali go do końca, Panie. Żeby od dzisiaj wejść na nowa drogę, Panie. Ty temperaturz. Nakarm nas teraz, prosimy Cię, Panie, pokarmem cielesnym, tą supą, chlebem, kanapkami, które przygotowaliśmy. Dziękujemy Ci, że mogliśmy, Panie, to zrobić. Że z Twojej łaski, z Twojej łaskawości, Panie, możemy Ciebie się tego szybko. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kuchnia życzy smacznego.